Ministerstwo Kultury chce zazieleniania miast. Chodzi przede wszystkim o zabytkowe rynki w miastach powiatowych, podkreśla wiceminister Magdalena Gawin. Kampania będzie prowadzona wspólnie z resortem środowiska. To nieprawda, że zazielenienie Polski odbywało się po II wojnie światowej, zwraca uwagę wiceminister kultury profesor Magdalena Gawin. Drzewa, które rosły na rynkach, zostały zasadzone już w latach międzywojennych. Od 1919 roku na poziomie ustaw, na poziomie rozporządzeń, na poziomie okólników Druga Rzeczpospolita prowadziła świadomą politykę państwa zazieleniania miast i wsi. Zadaniem polskiego rządu jest niedopuszczanie do rewitalizacji, które niszczą zieleni na obszarach zabytkowych, dodaje profesor. I stąd właśnie Ministerstwo Kultury podjęło decyzję o zmianie wykładni konserwatorskiej. Chce utrzymać zieleń zwłaszcza na zabytkowych rynkach w miastach powiatowych. Stara wykładnia konserwatorska mówiła nam o tym, że ponieważ w średniowieczu nie było żadnych drzew na rynkach, więc nie powinno być ich dzisiaj. Jest to wykładnia, uważam, oparta na fałszu konserwatorskim, dlatego że nie możemy porównywać średniowiecznej funkcji miasta do miasta współczesnego. Współczesne miasto powinno służyć mieszkańcom, dlatego zaplanowano spotkanie z marszałkami województw, by omówić przepisy dotyczące rewitalizacji w samorządach, poinformowała wiceminister. Musimy zmienić regulaminy, ustalić to z marszałkami oraz kryteria w taki sposób, żeby po pierwsze powstrzymać wycinkę tej zieleni komponowanej historycznej, a po drugie, żeby spowodować, że jeśli już z jakichś bardzo ważnych względów należy tą zieleń wyciąć, żeby były natychmiast nasady. Nasady odpowiednie historycznymi gatunkami drzew. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 13 września. Kampania na rzecz zazieleniania miast będzie prowadzona przy udziale Ministerstwa Środowiska.